To się taka zrobiła mała sensacja, która mnie zresztą trochę dziwi. No bo... Wspólnymi siłami zawsze możemy coś zrobić. I tak fajnie jest. Ja jako sołtys bardzo się cieszę, że to jest nasza taka wizytówka. Przystanek był rzeczywiście obskurny, cement, jakaś stara ławka i ciągle tam było pełno tłuczonego szkła i śmieci. I tak się zbierałam i nadarzyła się fantastyczna okazja, ponieważ córka moja zaprosiła swoją klasę na plener tutaj i na takie warsztaty. To mówię, to zróbcie coś dla wsi. I mówię, pomalujmy przystanek. O, świetnie, pani Ewo, zrobimy fantastyczne graffiti. Ja mówię, nie, to może nie u nas. No i mówię, słuchajcie, zrobimy wiejską kuchnię. No i wpadli tam. Od stowarzyszenia dostaliśmy pieniądze na farby. I wpadli tam właśnie i w ciągu paru godzin narysowali. Ja tam nawet taką malwę narysowałam z tyłu. Często widzę, że tam sobie ludzie siedzą. Była popielniczka, był album fotografii z Ermitażu z Leningradu ktoś podłożył, więc sobie oglądali też to z czasem. Ja tam czasem gazety odkładam, które sobie ludzie biorą. Mam pomysł w ogóle, żeby zrobić taką półeczkę może z jakimiś tam czasopismami. I na przykład nigdy nie pomyślałam, że taki odzew będzie, że tak pójdzie, to tak się rozniesie, na przykład Polskie pójdzie i powiedzmy obcy przyjadą sobie samochodem, zatrzymają się, sobie wysiądą, pójdą tam młodzi, sobie posiedzą, to muzyczka gra, to tamto. Także on taką, wiecie, bo jak w jednej miejscowości na przykład nie ma świetlicy, nie ma jakiegoś takiego punktu, gdzie się ludzie mogą spotykać i tak cywilizowani, no więc zostaje ten przystanek. Młodzież, młodzi ludzie takiego szacunku nabrali i dystansu, że jednak to jest nasze i trzeba szanować. I o to dbać. Dużo wsiach się dzieje, dużo, nie? Że jak się dba trochę o te wsi, zadba się, to zaraz jest taki, jest ten widok taki, zaraz od razu ta wieś się rzuca w oczy, ludzie to widzą, doceniają, ale tak w ogóle też tak fajnie, tak się serce raduje, że jak dbamy, tak mamy. Żeby coś się zadziało w tej wsi, to nie możemy siedzieć w domu, nie możemy się pozamykać i tylko widzieć swój ogródek, swój dom, swoje miejsce, gdzie mieszkam, gdzie przebywam, żeby poza. Żeby widziało się, że gdzieś za moją siatką coś się dzieje, czy za moim domem i wyjść do ludzi i na wieś, nie? I to jest takie właśnie fajne, żeby troszeczkę tak jednak udzielić się społecznie. Nie ma na co czekać, tak prawdę powiedziawszy, bo to jest powolutku przystanek donikąd i to jest nasz wielki ból, bo po kolei w ciągu paru lat poznikały kolejne okejki. W tej chwili mamy dwa wyjazdy rano, i jeden powrót po południu dla dzieci po wielkich błaganiach, bo też wysadzał wszystkich w Silicach. To jest 2 kilometry wędrowania przez pustkowie. Jak była ta potworna, paskudna jesień, to te dzieciaki naprawdę tam dostały w kość. No ale teraz udało się wynegocjować taką powrotną okejkę po 16. No to taki przystanek, widmo troszkę się robi.